dobry kochani, w nowym daily vlogu. Dzień dobry kochani, jestem tutaj. Maksimo ma dzisiaj za dobry humor, ale ja się mu wcale nie dziwię, bo mamy dzisiaj przepiękną pogodę i stwierdziliśmy, że trzeba ją wykorzystać. Dlaczego ja mam dobrą humor? Dlaczego właśnie jest mówię. Bardzo piękna pogoda, 28 stopni, jest bardzo dobrze. Jest naprawdę super, jest przepiękna pogoda. Dzisiaj mamy niedzielę, ostatni dzień tygodnia, który chcemy wykorzystać najlepiej jak się da. I w tym celu wybieramy się właśnie na długi spacer do Powsina, do Parku Kultury w Powsinie. Ale jedziemy dzisiaj troszeczkę inną trasą, ponieważ chcemy zacząć tak jakby od końca parku, a mianowicie od miejsca, w którym znajduje się ogród botaniczny. No i oczywiście co? Zabieramy Was ze sobą, no bo jakby inaczej. Mam nadzieję, że uda mi się uchwycić te wszystkie takie najpiękniejsze miejsca tego parku, chociaż park sam w sobie jest ogromny. Polecam Wam zerknąć na stronę internetową, stronę parku, bo tam znajduje się mapa. Już nie mówiąc o tym, że jest lista ogłoszeń, co w każdy weekend jest organizowane i nie tylko, ale jest między innymi mapka i można sobie wybrać miejsca, które chcecie zwiedzić, które chcecie odwiedzić, gdzie chcecie zabrać dzieci, wypocząć i nie tylko. A park w Powsinie, tak, to jest najlepsze, jedno z najlepszych miejsc na obrzeżach Warszawy, gdzie naprawdę można wspaniale odpocząć. Tak kochani, zaliczyliśmy już oranżerię, szlak górski i idziemy teraz dalej. Szybka teleportacja i przyjechaliśmy na Pola Mokotowskie, bo stwierdziliśmy, że czas najwyższy coś zjeść, czyli gdzie idziemy? Na obiad. No gdzie? Lolek. Słyszycie go? No właśnie, idziemy na grillowanko, jak to Massimo mówi, do Lolka. I to jest w ogóle taka jedna z naszych letnich tradycji niedzielnych. Jaki place, gdzie ja lubię, Lolek. No właśnie mówię, że ty uwielbiasz jeździć do Lolka, zwłaszcza grill, w niedzielę grill, na obiad. Grill Polska. Bo ktoś ostatnio się mnie pytał pod filmem z tej najnowszej serii Food Vlog, czy ja jeszcze gotuję po polsku. Także słuchajcie, ja nie wiem jak się gotuje po polsku, wiem jak się gotuje dania polskie, ale my nadal korzystamy z polskich dań i nie tylko. A kto w okresie letnim nie lubi grilla? No,
spacery zaliczone, jedzenie na zewnątrz, na świeżym powietrzu zaliczone, to teraz niedzielny relaks pełną parą w domu. Siedziałam sobie chwilę na balkonie i czytałam magazyn Elena, ale jest tak mocne słońce, że jednak stwierdziłam, że schowam się do sypialni i tutaj sobie pochilluję z magazynem. Ale wiecie co? Nasunęła mi się pewna refleksja właśnie czytając ten magazyn i trochę też przeglądając Instagram, bo od kilku dni jest kolejna afera, dzieje się coś na Instagramie. Tym razem dotyczy ona minimalizmu, a zwłaszcza minimalizmu w makijażu. I właśnie trochę tak nawiążę do tego mojego ostatniego filmu tutaj na kanale, a propos mojego dziennego makijażu letniego. Jak widzicie, siedzę teraz w zwykłej jakiejś koszulce, praktycznie nie mam na sobie żadnego makijażu, tylko podkreślone brwi i oczy, czyli pozostałości z porannego makijażu. Zmyłam sobie buzię, bo tak jest mi zdecydowanie najwygodniej. I czytałam sobie trochę właśnie na temat makijażu w magazynie Elena i tak przeglądałam to, ten Instagram, Instastory i to, co się tam dzieje. I ja zazwyczaj nie biorę udziału w żadnych tego typu dyskusjach, bo mnie to bawi, śmiać mi się chce z tego wszystkiego i jakoś nie ciągnie mnie do tego, żeby brać w tym udział. Jakiś czas temu, kilka lat temu było o tym, była taka afera, na pewno pamiętacie o tym, że wszystkie dziewczyny robią sobie selfie i robią dziubek. I ten kaczy dziubek. Potem było o tym, że kupuje się lajki, że kupuje się serduszka, followersów. Potem było w ogóle o tym, jaki ten Instagram jest przerysowany, fałszywy, jak ten świat tam wygląda i tak dalej. No a teraz, słuchajcie, jest właśnie ten minimalizm. I mi się wydaje, że 80% społeczeństwa chyba tak naprawdę doskonale o tym wie, że Instagram to jest tylko aplikacja, do której wyrzucamy zdjęcia, czasami dzielimy się czymś na Instastory. Po części inspirujemy, po części pokazujemy jakieś głupoty, można tam znaleźć dużo prywaty. Wszystko zależy od tego, jakie kto ogląda treści, czego tam na tym Instagramie szuka. No i nie oszukujmy się, no właśnie, trochę jest ten Instagram przerysowany, no bo przecież to jest tylko i wyłącznie aplikacja. I ja też muszę się wam do czegoś przyznać, bo te osoby, które śledzą mój Instagram, doskonale o tym wiedzą, że moje zdjęcia są podkręcone. Czyli nakładam na zdjęcia filtry, tak zwane presety. Chcę, żeby mój feed, czyli cały ten mój profil, miał w miarę jednolity wygląd. Dlatego to też nie do końca są takie naturalne, minimalistyczne zdjęcia, a dużo się na nich dzieje. I jest w tym trochę sztuczności, no bo nakładając preset na zdjęcie, zmieniamy odrobinę jego kolorystykę. No ale wydaje mi się, że chyba, no właśnie, 80% społeczeństwa zdaje sobie z tego sprawę i widzi to na tych zdjęciach. A co się jednak okazuje, nie do końca tak jest. I odnośnie tego minimalizmu, makijażystki, które pokazują się w makijażu no tak przerysowanym i tak mocnym, twierdząc, że jest on minimalny, to jest dosyć zabawne. I dziewczyny tam, blogerki, twórcy, jakieś inne makijażystki, nawet popularne osoby wypowiadają się na ten temat, że minimalizm to jest zupełnie co innego i mają rację. I zaczynają po tym Instagramie krążyć różne memy. Ale słuchajcie, ja na przykład do osób minimalistycznych, takich, które stosują ten minimalizm, zdecydowanie nie należę. Mimo tego, że wy widzicie w moich filmach jakiś tam delikatny ten makijaż i dla niektórych jest to nawet za delikatny makijaż, ale ja uważam, że minimalizm to jest tylko ewentualnie podkreślenie brwi, podkreślenie rzęs czy ust i tyle. A ja do minimalistycznych osób nie należę. Zresztą w ogóle kocham kosmetyki i nawet w mojej pielęgnacji nie jestem minimalistką, bo mogłabym się ograniczyć tylko i wyłącznie do demakijażu w jednym kroku. Czyli na przykład stosowania płynu micelarnego, który będzie 3-10 w jednym, a potem nakładanie jednego kremu i ktoś by powiedział: wow, no rzeczywiście fajną masz cerę, bo jesteś taką minimalistką.
ale to jest zdecydowanie niemożliwe w moim przypadku. Ale no właśnie, chciałabym się Was zapytać, jak to jest u Was i jak Wy to wszystko postrzegacie? Bo ja do Instagrama, czy do tych wszystkich afer, ale też do zdjęć, podchodzę z bardzo dużą dawką rezerwy. I rzeczywiście to wszystko to, co tam widzę, czyli jakieś stylizacje, właśnie jakieś makijaże, jakieś zdjęcia reklamowe, wiem, po co one tak naprawdę są i czemu służą. I mam tego pełną świadomość, ale co się okazuje, nie wszyscy tak mają. Nie wszyscy do tego w ten sposób podchodzą. A jestem ciekawa jak wy, no bo oczywiście wy wiecie, że ja się liczę bardzo z waszym zdaniem. Pod każdym względem zawsze staram się zadawać wam pytania, jeśli chodzi o jakieś filmy tematyczne, żeby też poznać właśnie wasze zdanie i podejście do tego tematu. Ale jestem ciekawa, co wy uważacie na temat minimalizmu i jak według was powinien on wyglądać. I to już nawet nie chodzi o to, co się dzieje w tej chwili na Instagramie, ale czy wy stosujecie taką zasadę minimalizmu do całego waszego życia, jeśli już ją stosujecie, czy wprowadzacie, czy jesteście zupełnym przeciwieństwem, tak jak ja, że jednak tego minimalizmu jest tam naprawdę o tyle. Dajcie mi koniecznie znać, jak to u was wygląda i mam nadzieję, że pod tym filmem pojawi się jakaś ciekawa dyskusja na ten temat. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja zaraz wracam do czytania mojego magazynu, ale ponieważ już dawno tutaj na moim kanale nie było żadnego szybkiego rozdania, właśnie a propos trochę tego minimalizmu, to mam coś dla was specjalnego, sami zobaczcie. Tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że nadal mamy sezon letni, upalny, gorący, to fajnie będzie, jeśli do tych kosmetyków dorzucę wam coś do ciała i tutaj macie preparat z wysoką ochroną od Sezdermy 30 SPF właśnie do ciała. Dodatkowo coś do włosów, czyli suchy szampon od Vela, który ma dodatkowo też tak jakby stylizować trochę nasze włosy i dodawać im objętości. Coś do twarzy od Mia Secret Glow i to jest rozświetlający krem z witaminami do stosowania na twarz, oczy i dekolt, ale też coś do demakijażu, a w sumie to złuszczający peeling od Pixi oraz On The Glow, czyli taki kompleksowy kosmetyk dost multi-use, jak tutaj jest napisane, stick, który w składzie ma wyciąg z żeńszenia oraz kwas glikolowy i te dwa preparaty mogą Was zainteresować, jeśli chodzi o pielęgnację jesienną, bo mamy tutaj już w składzie kwasy i jest też coś z makijażu, a dokładnie róż od Clinique w przepięknym kolorze. To jest miniaturka i myślę, że sprawdzi się zarówno u blondynki, jak i u brunetki. No i teraz tak, co robimy? Zostawiamy komentarz pod tym filmem. Każdy komentarz bierze udział właśnie w tym rozdaniu. Rozdanie zaczynamy dziś, będzie ono trwało tydzień, czyli do kolejnego wtorku. I wyniki rozdania podam jak zawsze w karcie społeczność. Myślę, że będzie to w środę. Oczywiście przejrzę wasze wszystkie komentarze bez względu na to, jaka będzie treść, co tam napiszecie. A mam nadzieję, że będziecie się udzielać w dyskusji na temat minimalizmu. Każdy właśnie ten komentarz weźmie udział w tym rozdaniu i wybiorę jedną osobę, do której poleci paczka z tymi kosmetykami. No to co? Do dzieła! No to jak? Na zakończenie tego tygodnia i na dobre rozpoczęcie nowego tygodnia, wasze zdrowie kochani i nasze zdrowie. Salut amor! Saluty!